Decathlon wycofuje kajaki używane przez migrantów, Francja. Decathlon wycofuje kajaki ze sklepów Calais. Używają ich migranci. Kajaki, którymi migranci próbowali dotrzeć do Wielkiej Brytanii, zostały wycofane ze sklepów Decathlon w Calais oraz Grande Synthe na północy Francji. Sieć sklepów wydała w tej sprawie oficjalny komunikat. Lokalne media informują, że migranci zaopatrują się w sklepach sportowych w kamizelki ratunkowe, wiosła, tratwy i małe łodzie, aby przepłynąć kanał La Manche i dostać się do Wielkiej Brytanii. Według władz francuskich 3 migrantów zaginęło od czwartku po próbie przepłynięcia kajakiem kanału. Kajaki wycofane ze sklepu. Zobowiązujemy się nie narażać klientów. Niedawny wzrost prób przekraczania granic skłonił nasze zespoły w Decathlon Calais do zastanowienia się nad pozycją, jaką należy zająć w zakresie sprzedaży produktów, które mogą służyć jako łodzie do przepłynięcia kanału, wyjaśnia grupa w komunikacie prasowym opublikowanym przez lokalny dziennik La Voix du Nord. Zobowiązujemy się nigdy nie narażać naszych klientów na ryzyko podczas korzystania z naszych produktów, niezależnie od okoliczności, dodał sklep. Jak podało brytyjskie MSW, od początku roku odnotowano ponad 22 000 prób przepraw migrantów przez kanał.